Siema, siema, jestem Riot Jeepy, to jest kącznik z naszej serii Sprawdzanie Map. Dziś na celowniku mapa Wrzosy od Szarpiego, wydana w jego dzień urodzin, także od razu życzę wszystkiego najlepszego koledze po wachu, bo jak najbardziej kawał sporej roboty są tutaj włożone w tą mapę i za chwilę wam pokażę dokładnie, co tu się w niej znajduje. Jednakże pozwólcie, że przytoczę wam też szybki opis tej mapy, bo jest on trochę duży, więc możecie napisać minuta 24, skończył gadać, ale chcę po prostu wam tutaj to przeczytać, żebyście po prostu wiedzieli, co jest 5, nie? Mapa inspirowana zachodnimi terenami Górnego Śląska, terenami w okolicach Gliwicko-Tarnogórskich i takie miejscowości jak Jasiona, Rudno, Rudziniec, Ziemięcice, Wojska, Wielowieś, Wieszowa i inne okoliczne. Przepraszam, pierwszy raz przetoczyłem, nie? Większość modeli domów we wioskach zostało odtworzonych na podstawie realnych. Mam nadzieję, że się wam spodoba klimat mapki, tym bardziej, że mapa... że bardzo zależy mi na tym, aby wydać ją właśnie w tym dniu moich urodzin, czyli w dniu urodzin Szarpiego, tak? Na mapie znajduje się 137 pól każdego typu, dwa gospodarstwa małe z kurami, większe z krowami, na razie na bazie budynków z Mudhaba. Mapa wymusi pobieranie ich przy pierwszym uruchomieniu. Tak, to prawda, jest taka sprawa, więc ja bardzo doceniam to, że właśnie autorzy map robią takie rzeczy, że po prostu zamiast modelować jakieś obiekty na gospy tutaj na mapę, lepiej korzystać po prostu z gotowych na Mudhubie. Nie ma z tym żadnego problemu, dajcie tylko fajną linieczkę do tego i wszystko elegancko działa, bo wy macie mniej pracy, a przy okazji gracze na przykład mają fajne budynki, które już lubią, nie? I lubią, znają i kochają, także to jest fajna sprawa, wszystkim to gorąco polecam robić takie rzeczy, jak nie macie umiejętności modelarskich, nie? Więc to fajna sprawa, nie? Dalej, dwa niewielkie tereny leśne, 162 farmlandy, kilka placów pod budowę, około 10 dzikich łąk, nieużytki rolne, własne oświetlenie z wyeksportowanymi wschodami i zachodami słońca oraz mgłą. Mgły widziałem dzisiaj, jak była 8 rano, no to teraz sobie zobaczymy to wszystko. Customowe dźwiękowienie ambient, pola w większości równe do siatki na dłuższym boku. Okej, to fajnie, to jest spoko. Trochę steregów, teren raczej niezbyt wymagający, ale stołu nie ma. O! Tak, to prawda. Mapa raczej dla tych, którzy lubią widoki, nie ma to żadnych dodatkowych skryptów. Ja to szanuję, ja też nie lubię za bardzo Przepraszam. No, widzowie, co ci podsyłali tam. Pozdrawiam Walaszka. Więc słuchajcie, no chyba lecimy z tematem. Może pokażemy na początku tutaj. Co się dzieje z mapą? Jak ona wygląda? PDA wygląda w ten sposób, całkiem fajnie się prezentuje. Dosyć spora mapa, więc myślę, że grać co będzie. Na pewno na niej. Ja mam akurat wszystkie landy kupione, bo tak sobie kliknąłem komendą. Ubolewam szczerze nad tym, że nie ma tych landów do kupienia. Ja bardzo lubię ingerować w takie tereny, które są nie do końca przeznaczone pod gracza. W sensie... ja jako oczywiście tam gracz bardziej lubię, jeżeli mam takie tereny do dyspozycji, bo mogę sobie na przykład coś tam przebudować i tak dalej, ale okej, to nie jest błąd. Ja rozumiem, że na przykład Szarpi chciał, żeby to było tak, że tego nie rusza i koniec, nie? Okej, wszystko jest jasne i jak słońce, nie? Czy tu jest jakaś 15? Właśnie, jest jakaś 15. Więc weźmy sobie to 12 włączmy, bo będzie ładniejsza. Ale wiecie co? Może od razu włączmy sobie jakieś tam to właśnie... późniejszą godzinkę, bo Szarpi mówi, że jest jakiś fajny zachód słońca. Boże, ale ta mgła to jest trochę tutaj... trochę tej mgły tu jest, nie? Gdzie jest słońce? Tam jest słońce. Właśnie ta mgła tutaj, nie? Ta mgła jest taka mocno rzucająca się w oczy, że jest jej tak dużo, nie? Boże święty, jak tej mgły jest naprawdę dużo, nie? Okej, i teraz zachód słońca. Wcześniej zachodzi słońce, nie? Okej. Mamy zachód, to weźmy w takim razie teraz wschód słońca, nie? Dajmy sobie też tak na czwartą. I poczekajmy na wschód słońca teraz. Fajnie widzę oświetlenie, teraz możemy zobaczyć sobie. Mamy też widok na to, że są te lampy, te w domach, firanki. O, te firanki to kojarzę, nie? O Jezu, taki flash był. Okej. Okay. Tego wcześniej sprawdzałem, ale słońce już stało i dopiero potem jest światło, nie? Matko, coś tu się dzieje takiego, strasznie tak... przywala, nie? Tego flesza. Może tak, że też mam oświetlenie ogólnie włączone. Jakby nie to, to może też co innego by było. Nie wiem, ale mgły tu jest jak naprawdę Kongo, nie? Zobaczcie. Jest dużo tej mgły. No dobrze.
Ogólnie to tak, jeżeli chodzi o samą wioskę, to ona, jest ich kilka, mam też takie właśnie easter egg, jak na przykład tutaj. Chciałem to się każda się znać, bo mi z bardzo taką jedną postacią historyczną, ale to może nie będę mówić teraz tego. Więc dobra, włączymy sobie już ten czas, albo tak sobie skipnę na tej 12, znaczy staram się te mapki sprawdzać, to jest najlepsza pora, wydaje mi się. Jak widać, bardzo dużo obiektów jest tutaj autorstwa właśnie Sharpiego, odzorowanych albo nieodzorowanych, na przykład coś tam z ModHuba, tu jest jakiś tam prefabik od kogoś innego. Dodatkowe uprawy? Na rondzie prosto, no właśnie, nie ma tu żadnych upraw dodatkowych ani skryptów, więc takie małe śmieszne historyki znajdziemy sobie. No jak wiecie, działki są ponoć wzorowane na terenach tamtych właśnie wiosek, więc mamy takie trochę taki swego rodzaju miszmasz, bo raz znajdziemy jedno, raz znajdziemy drugie. Kilka wiosek to się połączyło po prostu na jedną mapę, więc w sumie spoczko. Fajne to są ogólnie gospodarki takie statyczne. Gdzieś tam może się co mogę przyczepić do jakości troszkę tych modeli statycznych, ale jak mówię, jakby ja tam nie jestem jakimś ekspertem od tego, nie? Też nie robię zawsze perfekto, ale na przykład tutaj powiem tak, że widać, że się robił Sharpie, nie? To jest fajne, że Sharpie nad tym sam siedział i to robił. Ja to naprawdę mega szanuję, że sam do tego usiadł, ale na przykład nie brakuje tak jeszcze na przykład jak tutaj, nie? Czyli na przykład zobaczcie, że tu mamy rzeczy z ModHuba przecież, nie? Mamy tutaj tą halę, mamy tam te silosy oryginalne, tu jest jakaś obórka też z ModHuba. No i po prostu nawet mój domek się pojawił, więc no fajnie, że gdzieś tam takie rzeczy są tutaj dodawane właśnie centralnie z ModHuba, jakby za pomocą tych linijek. To jest spoko rzecz, no bo nie dość, że wspieranie też jakby twórców tych modów, to przy okazji nie trzeba modelować, nie? Wiecie, na przykład ja tym siedziałem powiedzmy tym domkiem tak przykładowo tydzień, a Sharpie sobie po prostu wziął z ModHuba, to dodał do mapki i ma tydzień z głowy, nie? Po prostu tydzień do przodu, więc to jest fajna sprawa. No i też widać, że dużo pewnie przy tej mapie było po prostu robienia czegoś za względem czasu, nie? Czyli wiecie, nie będę na tym siedział długo, bo z dużo tym czasu stracę, więc zrobię coś innego lepiej, nie? I to naprawdę widać, doceniam to bardzo, fajny kościół w ogóle, spoko wygląda. No i co to jeszcze są? Jakieś mam takie, o, maszynki na gospach puste, na niektóre, więc coś tu się dzieje, ogólnie cała ta wioska tak sobie żyje, więc ja to też lubię takie rzeczy. Tu mamy chyba kolejne gospo, albo skup tu jest, ale zaraz wam dokładnie powiem, bo nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć. Klimowicz Bees, okej. Klimowicz Zielonki, handlarz z rzetami. Nie, to jest skup, okej, po prostu jest skup. Więc to jest handlarz, okej. Handlarz, no dobra, to ma to sens teraz, nie? No, więc fajne, statyki gospy są ogólnie git, tu mamy też jakieś PKS-a, czy coś tam. Jedyne co mogę się troszkę przyczepić, to na przykład do zakończenia mapy lekutko, ale to zaraz wam pokażę dokładnie, może tam w drugą stronę. O, to na przykład, nie? Gdzieś tam troszkę to tak, to jest akurat trochę słabiutkie, ale ogólnie jak z pozycji gracza jesteśmy gdzieś tam daleko, to może jakoś tam to większej różnicy mi nie robi, nie? Bo to bardziej powinien się patrzeć mapę względem gracza, jak to jest o tak przygotowane, nie? A nie, że tam sobie lata, bo wtedy wszystko traci na jakości, nie? Normalny gracz nie lata przecież, nie? No, więc spoko, to się kończą wrzosy i tam jest zakończenie mapy, tak samo jak i tam. Też spoko, jakiś tam wiadukcik oraz te panele wytłumiające. I co, mamy tutaj ogólnie spory kawałek pola przy tym miejscu, 12 hektarów, więc to jest git. Tu też jest jakiś spory kawałek, 8 hektarów. Więc fajowo, a najmniejszy kawałek chyba gdzie tutaj gdzieś, nie? Jakieś 30 arów? Więc zróżnicowanie terenu fajne to jest akurat, nie ma co ukrywać. Rozumiem też, o co chodzi o tej Sharpie, muszę zrobić taki fajny kurz na tym brudzeniu, ale troszkę to chyba tak, problem farminga jest taki też za bardzo, jak widzicie, jakby to powiedzieć, tak odtwarza, nie? To jest jakby te warstwy jakby kopiowane, nie? To jest akurat wina samego farminga, a nie tutaj, ale fajny pomysł, rozumiem o co chodziło i to spokojny pomysł to jest tą taką trawą lekutko wchodzącą jakby w ten asfalt, nie? Fajna sprawa, tylko na przykład trochę mi tutaj brakuje takiego malowania trawy do końca, nie? Troszeczkę jednak taki short grasik mógł to wlecieć i byłby naprawdę też pewnie ciekawiej, ale taki tam mankament wizualny, nie? Ogólnie pomyślę, że ta mapa według mnie troszkę taka jakby posiada takich lekutkich niedociągnik wizualnych, ale samo w sobie ogólnie jako całość jest naprawdę fajne, nie? Więc właśnie, bo nie pamiętam jeszcze najważniejszego. Pamiętacie, że w linku w opisie, znaczy w linku w opisie, w opisie macie link do ankiety. Możecie sam sobie wejść i mam to ocenić oczywiście, więc jak najbardziej zachęcam. Ale nie, czuć polski klimacik na tej mapce, naprawdę, spoczko to jest, to my też właśnie zaczynaliśmy w tym miejscu, a tu jest sklep z maszynkami jakiś, więc coś tutaj się, coś się dzieje. Ja nawet może tak na potrzeby odcinka zakupię sobie jakiś ciągniczek, znaczy wypożyczę. Tutaj jest sklep z maszynami? Żartujesz chyba. To tam co tam było w takim razie? Tam jest stary dom, Lewiatan. Gdzie byłem?
Ty, teraz zgłupiałem. A mechanik tam jest, okej. Okay. Czyli tutaj mamy tak naprawdę maszynki. Ej, no dobra. No teraz rozumiem, duży plac. Fajnie tu jest, fajnie to wygląda. W ogóle szacun za nowe teksturki malowania. Super, to jest sprawa. Pododawane to jest w fajnych miejscach, więc git. To widzę jakieś takie sieci, jakby jakieś transformatorki chyba w środku są podłączone albo coś. Fajnie. Chany z drew. Skupuj drzewo, skupujemy drzewo wióry, okej. Okay. Tartaczek, ej, jak to jest, kurde, to jest naprawdę mocno. Troszkę się przeskalowało, ale... Ale ej, tu jest, kurde, fajny tartaczek, nie? Fajny, fajnie to wygląda. Dobra. Tak, bo to jest sam billboardzik. Ej, dziwne w ogóle, że tych miejsc się nie widziałem, nie? A ten skup to akurat pamiętam. Fajnie to wygląda, skupik jest spoko, nie? Więc powiem szczerze, nie zdążę dzisiaj wam całej mapki pokazać, ale naprawdę to jest tak wiele, wiele rzeczy. Tak wiele w ogóle jest tutaj też easter eggów jakichś takich porozmieszanych, więc naprawdę warto sobie przejść samemu zobaczyć. W ogóle tutaj ciekawe takie są rzeczy. Widać, że ma pani zrobiona na szybko, nie? Trochę to było posiedzone nad mapą. Z tego co wiem, Sharpie chyba to około roku robił, także naprawdę tutaj no serducha włożone, ale widać to fajnie, że to jest... Jest to taka mapka, kurczę... No Polska, nie? Ja myślę, że na to byłbym w stanie sobie zagrać, a dla mnie, wiecie, ciężko znaleźć jakąś dobrą mapę, nie? Więc naprawdę na wrzosach można, myślę, śmiało zagrać, nie? Spoczko. Na każde właśnie też podwórko co się dzieje, w ogóle to mam gos pogrywalne, może tego się powinien zacząć, że to jest gos pogrywalne na starcie. Właśnie też z rzeczy z modhuba, więc domek jest garażyk, jest jakaś tutaj dobudóweczka też, pod którą są trzymane rzeczy, więc widać, że coś tutaj się dzieje ogólnie, jest Michałek, także no, fajnie. Mapa też jest taka konsolna, jakby kto pytał, bo tam zaraz się pewnie pojawią takie informacje, że takie... takie pytania, więc mapa na konsolę nie jest, jest tylko na PC, bo Sharpie na modhubie ją nie wydawał, tylko tam gdzieś sobie pobocznie uznał, że mapa jest skończona, pewnie błędów w logu nie ma żadnych, ale możemy sobie sprawdzić zawsze, chociaż wątpię, że są jakieś błędy, nie? Nigdy tych błędów nie sprawdzam, ale od Sharpiego wymagam teraz sporo, nie? Coś jakieś sypie. A, New Animals, dobra, to nieważne. Okej, okay. Nie no, raczej tutaj Sharpie to firma, nie? Tu raczej nie będzie błędów, wydaje mi się. Już Sharpie wyrósł z błędów w logu. Chyba to są właśnie takie te domki, które Sharpie mówił, że to są wzorowane na realu, nie? Widać tutaj takie domy, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego farmingu, a teraz są, nie? Więc ciekaw w ogóle pomysł ten jest z tym zielonym. To tak powinno być, czy tak to jest jakiś błąd? Ale pewnie tak miało być, nie? Bo jest na każdym. Nie no, są fajne chatki, fajne. Coś innego, coś fajniejszego. Więc tu naprawdę wow, no to widać, że to jest na pewno odzorowane, nie? Fajny domek, fajny, mega mi się to podoba. Chyba jakiś starnik zamontowany jest. Mhm. Więc git. O, mamy te znajdźki, jak widzicie. Dropany działają, można sobie pozbierać jak najbardziej. Fajne są drogi porobione, skrzyżowania i tak dalej, jest tutaj coś się faktycznie gdzieś tam dzieje. Ja tak trochę chodzę po kwadracie, chciałem trochę wyjść z tego miejsca, pójść w inne. Bo tak, mamy dwie gospy, tam to jedno, które widzieliśmy wcześniej i tutaj to drugie. Właśnie tutaj jest znajdujące się. Więc jest takie trochę większe, już po, wiecie, coś tu poukładane jest większego, czy jakieś takie, wiecie, bardziej zadbane. Ale taka nowsza gospa, nie? To taki stary płot, a to takie nowe te są, nowe budynki. Mimo to naprawdę całkiem spoko i jak mówię, te tekstury terenu robią tę robotę. Tu ktoś się buduje, widzicie, tu też ktoś dach zmienia sobie, czy coś tam, nie? O, tu kolejny jakiś ziomeczek i mamy też las. Ogólnie las, powiem szczerze, wiem czemu taki jest, ale troszkę ubogi. Ja mam dać więcej jakichś tak krzaczków może, takich mniejszych, żeby trochę to zapewnić, bo jednak te drzewa w farmingu 22 zyskały fajną optymalizację. Nawet na tyle fajną, że Giants postanowił zrobić mapę leśną, Silver and Forest, w której było tam chyba kilka razy więcej drzew, oni się tym chwalili, nie pamiętam dokładnie tych liczb, ile było, ale było o wiele więcej drzew niż na normalnych mapach i przez to pokazali potęgę optymalizacji drzew w farmingu, nie? Więc warto by to wykorzystać i trochę tych drzewek można dostawić w update'cie, jakby był taki. Obstawiam, że tak, nie chcę Sharpiego tam poganiać do roboty, ale myślę, że pewnie po otrzymaniu tego filmu, mojego sprawdzania, pewnie sprawdzania innych tutaj youtuberów czy jakichś tam krytyków mapowych, dostanę na tyle dużo informacji, że być może skusi się zrobić jakiegoś tam update'iku takiego lekutkiego, dodającego te rzeczy, o których mówiliśmy, nie? Bo
wersja bazowa jest naprawdę w porządku. Nie sprawdzałem to za bardzo jeszcze działalności jej, jak ona działa sobie, te skrypty i tak dalej, ale słuchajcie, no co skupy, jeżeli się wyświetla ikonka, raczej no nie ma możliwości, że tu coś nie działa, nie? No nie szokujmy się. Nie ma teraz tego opcji, jak zepsuć. O, tam też ule w ogóle. Więc to już te czasy, kiedy się robiło coś tam i nie działało, to już minęły, nie? Bo teraz wszystko się bierze właściwie z oryginalnych skryptów, czy znaczy triggerów i się samo to właśnie zczytuje, nie? Nie mamy w ogóle możliwości ingerencji w to tak. Znaczy, mamy, ale nikt z tego nie korzysta za bardzo chyba, nie? Więc fajnie. No drogi też takie polne są, spoczko, trochę kamyczków jakichś tam zawsze gdzieś jest poukładanych. Tu się kończą wzrosy i tu pewnie gdzieś też. Okej, to mamy jakiś taki pioch, dziwny, taki trochę jak Brazylia, nie? Lekutko Brazylio zajechało nam. Ale rozumiem, że pewnie tak po prostu miało być, jakaś taka droga, taka tu dziwna ziemia może być albo coś. No, więc w ogóle nie wiem, czemu tak się słończyki uginają od tego farminga, tak działają, czy coś mi się po prostu ten... Nie wiem, jakby tak, wydaje mi się, tak nie było chyba, nie? Mapa też w ogóle posiada kilka swoich tekstur, między innymi tekstury... kukurydzy? Chyba tak. A nie, to jest narodowa, to coś mi się pomyliło w takim razie. Chyba mi się pomyliło, nieważne. No, więc jest kilka tam fajnych smaczków, ale na przykład spoko są te teksturki. Wiecie co, jeszcze sprawdzę sobie jedną rzecz, bo nie sprawdzałem tego wcześniej. Czy Sharpie dał możliwość malowania tymi nowymi teksturami? No, jest możliwość malowania. Czyli mamy dużo fajnych nowych teksturek do pomalowania sobie. I myślę, że to będzie pewna fajna opcja, żeby sobie tutaj pomalować, to nie? Wszystkim. Mamy też kilka takich właśnie rzeczy na wrzosach do malowania. O, widzicie, takie. Tu mamy krzaczki, czy tam inne. Wiadomo, jest Landscaping US, którego tutaj akurat nie mam zainstalowanego, ale... ale i tak fajnie, że takie rzeczy mamy. Ja lubię takie... coś do sobie do pododawać, zawsze pomalować, więc to fajna sprawa jest, nie? No i wszystko jest fajnie zintegrowane oczywiście z teksturami mapy, więc to na pewno nie ma problemu z tym. Więc fajna sprawa, też są jakieś blokowiska z tego, co widzę. O, tu chyba coś tam trochę zabrakło teksturki, ale to nieważne. No, jakiś gravelek tu jest i te są auta poustawiane pod garażami. Całkiem ok, znajdziek jest też sporo, pewnie setka. Także kit, o, pranie legendarne, fajnie widzieć. I piaskownica, o Jezu, piachy na wysypane, nie? Nie, słuchajcie ludzie, dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej mapce. Czy wam przypadło do gustu, czy nie? Jeżeli tak, to oczywiście dajcie znać w komentarzach oraz pamiętajcie o tym, że wejść na... o! Najtańsze akumulatory w Polsce, okej. Że wejść w opis, bo tam jest ankietka. Myślę, że też na pewno Sharpie pomoże sprawdzić, jak się mapa podoba. Pomoże mu to w odbiorze. Więc oddajcie swoje głosy w skali 1 do 5 gwiazdek właśnie w opisie. Jest ankieta. Przypominam jeszcze raz, bo to warto. Wow, ej, tu jest taki fajny klimacik. Czekajcie, jak sobie tak zrobić, nie? Zobacz. No trochę Polsza, nie? No ładnie to wygląda, skin napierdyknęż normalnie. Nie no, co jak co, ale jest tutaj. Jest fajnych takich polskich smaczków, nie? No, nie, ten słup na polach. Słupy na polach, o masz, trawy nie ma. Ale słupy na polach robią robotę. Bardzo fajnie, gdzieś tam ja lubię takie smaczki, więc super. Słuchajcie, dziękuję wam za odcinek. Wiem, że wszystkie nie pokazałem, ale zostały to już dla was, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda już tak bezpośrednio w grze. Więc dajcie znaka, jak wam się podoba. Dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków do sprawdzenia map. I piszcie koniecznie, co będzie kolejną łapką do sprawdzenia. Także trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Na razie.